Dąb. Ongiś gmina wiejska w powiecie katowickim, dziś wchłonięta przez stolicę Górnego Śląska. Z dawnego krajobrazu pozostały jeszcze tu i ówdzie stare domy, podwórka z gołębnikami, ogródkami i ludzie związani z tą dzielnicą od pokoleń. Od dziesięcioleci żyją z pracy w pobliskich kopalniach i hutach. Ten człowiek ma 72 lata. Niski, szczupły, niepozorny. Od ponad pół wieku pracuje w znanej w świecie hucie. Pewnego dnia, kiedy karmił kury, gęsi i, jak żartobliwie mówi piosenka, zielone kaczki, zadaliśmy mu pytanie, czy jest szczęśliwy. Kim jest? Jak się nazywa? Co lubi? Komu zalał sadła za skórę? Kto go zapamiętał do końca życia? Tę drogę Edward Dytko przemierza codziennie od 55 lat. Spędził ten czas przy rozżarzonych piecach huty Beldon, później w hali obróbki cieplnej na topieniu stali i hartowaniu żelaza. A chwile wolne od ciężkiej pracy poświęcał bez reszty piłce. W latach jego młodości Dąb słynął nie tylko jako silne ognisko ruchu robotniczego, był także liczącym się ośrodkiem polskiego sportu wyczynowego z gniazdem Sokoła i mistrzowskimi drużynami piłki nożnej i hokeja na lodzie. W którym miejscu była bramka? Tu, w tym miejscu, gdzie ta sportowa stoi 36, prawda? Tu, w tym miejscu była bramka. Naprzeciw, na prawej stronie była kasa. Bramka była w tym miejscu, gdzie ta sportowa jest, a później na drugiej stronie tak samo. Tu się bardzo dobrze grało. Niejedne drużyny to przegrywali dość wysoko, na przykład taki AKS o wyjście do pierwszej ligi. Przegrał tylko 5-3. No i tak, my wszystkim loli. Pomimo tego, że z górki szedł ten teren boiska, ale jednakowo się dobrze grało tutaj u nas. Dziś z tej historii pozostało tu niewiele oprócz nazw ulic i zamiłowania do sportu. A może jak przed laty i z tych chłopców wyrosną tacy hokeiści?